Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka. Dysputy, recenzje, smaczki. Audycja, podcast i słowo pisane. Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30. 20.30 rozejdzie się po kościach. Przy mikrofonach dzisiaj w przystanku Planszówka. Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak. I Agata Muszyńska. Cieszę się, że macie tyle energii dzisiaj, panowie, bo będziecie mówić o samurajach. Ta jest. Czemu my? W sensie my, panowie, a nie my, samurajki. Państwo. Właśnie nie wiem, może uznałam, że to po prostu męski temat, a my już mówiliśmy sporo o feminizmie, dlatego powinna może przyciszyć się dzisiaj? Nie damy ci tak. O ile to jest możliwe, prawda? Wiesz, jako jedyna masz tutaj koka, czyli tak po samurajsku. Na szczęście słuchacze tego nie widzą, bo Mateusz kiedyś powiedział, że jak kobieta czesze koka, to jest kok na bruda. Bywa i tak. Nam pozostała co najwyżej łysina także. Tak właśnie myślę, że to była taka uwaga po prostu z zazdrości. Drodzy słuchacze, tak naprawdę żadne koki tutaj nie będą dzisiaj bohaterami głównymi, tylko gry. Właśnie, nie koki, tylko gry. To tak Call to Glory. Narkotycznie zabrzmiało. Dlaczego? No koki. Dużo koki na audycji Koka będzie. Koka, herachasz. Call to Glory to raz w pięknej puszeczce. Oraz Samuraj. Nie w puszeczce, ale też w bardzo ciekawym opakowaniu. Zapraszamy na Facebooka Radio Uniwersytet oraz przystanku Planszówka, gdzie już można zdjęcia zobaczyć. Jeżeli graliście w którąś z tych gier, to oczywiście jak zawsze prosimy was o feedback, żebyście się wypowiedzieli. Na pewno będziemy wtedy o tym mówić. A żeby już tak było tradycji zadość, to oczywiście powiemy wam, co nowego w planszowym świecie i Łukaszowi oddamy głos. W planszowym świecie wiosna przyszła i Lacerta wybudziła niedźwiedzie z zimowego snu. Do sklepów trafiła gra Filipa Walkera Hardinga, którego słuchacze mogą kojarzyć z takich tytułów jak chociażby Imhotep i Kakao, szczególnie ten drugi. Mm. Natomiast Park Niedźwiedzi, określany jest czasem mianem wieloosobowego patchworka, ale tym razem nie tworzymy dywaniku, tym bardziej, że byłoby raczej to mało etyczne. Budujemy tutaj swój Park Niedźwiedzi. Musimy rozplanować lokalizację poszczególnych atrakcji, wybiegów, pawilonów, terenów zielonych, tak aby żadna powierzchnia w naszych parkach się nie zmarnowała. Pawilony oraz wybiegi przyniosą nam punkty zwycięstwa, a im szybciej je wybudujemy, tym więcej punktów zdobędziemy. Należy dbać także o to, żeby zdobyć odpowiednio wcześniej pozwolenie na budowę, powiększyć teren swojego parku. Park Niedźwiedzi to tytuł kierowany zarówno do nowicjuszy, jak i bardziej zaawansowanych graczy, a ci mogą sobie utrudnić nieco rozgrywkę, wykorzystując wariant z kartami celów. Natomiast od Niedźwiedzi przeskoczymy do bardziej abstrakcyjnych tematów, ponieważ wydawnictwo Rebel kontynuuje wydawanie gier należących do słynnej serii gier logicznych GIPF. Niebawem ukazać mają się 4 tytuły, a są nimi Zerts, Dwon, Link i Punkt. Przyznaję, że seria GIPF ma najbardziej chyba dziwne nazwy ze wszystkich, jakie kojarzę. Kto by powiedział, że będziesz robił ćwiczenia na dykcję podczas audycji? No to przewyższa nawet, to do podręczników faktycznie powinno trafić. Cała seria zyskała uzyskanie zarówno wśród graczy, jak i krytyków. Doceniona została m.in. przez Mensa Select, to ci od myślenia i intelektu. 4 nowe tytuły to nie tylko szansa na sporą dawkę dobrej, aż wymagającej zabawy, to także gratka dla kolekcjonerów, gdyż teraz na swoich półkach postawić będą oni mogli całą serię, bo to dla niektórych, jak dobrze wiemy, równie ważne jak dobra mechanika czy piękne wykonanie. Przechodzimy do Galakty. Galakta zapowiedziała wydanie z serii gier Exit, na którą składają się 3 tytuły. Będzie to Chata w lesie, Tajemnicze laboratorium oraz Grobowiec Faraona. W każdym z nich nowa zagadka do rozwiązania. Składają się one z instrukcji, książeczki, karty zagadek, podpowiedzi i rozwiązań, dysku dekodującego i kilku tajemniczych elementów. To tytuły, które nawiązują do idei escape roomów. Dokładna data premiery jeszcze nie jest znana, ale prawdopodobnie Exit pojawi się jeszcze w tym roku. Asmodee Digital zapowiedziało cyfrowe wydanie Jaipura. To bardzo dobra wiadomość dla miłośników e-planszówek i mam nadzieję, że przekonam tym tytułem nie tylko miłośników e-planszówek, ale tych, którzy się cały czas opierają, żeby na swoich smartfonach zainstalować coś pożytecznego. To już ich tak naprawdę druga ciekawa zapowiedź z cyklu planszówek na ten rok. Wcześniej pojawiły się przecieki o przygotowaniu Onirima, który jest kapitalną odmianą pasjansa. Ale to jeszcze nie koniec cyfrowych wieści. Trzecia ich zapowiedź to Ticket to Ride Pierwsza Podróż, czyli coś, z czego wasze pociechy powinny się ucieszyć. Wszystkie tytuły ukazać mają się wiosną lub latem tego roku. Znów dokładna data jeszcze nie jest znana. Na razie są przecieki pojedynczych screenów. Za to dokładniejsze informacje mamy na temat premiery cyfrowej odsłony gry Terra Mystica. Ta ukazać się ma już za kilkanaście dni, a dokładniej 20 kwietnia. Także fani ciężkiego euro, róbcie miejsce na tabletach i komputerach. Będzie na czym zawiesić szare komórki?
ciężkie euro to takie powyżej 2 kg czy megabajtów? Terra Mystica to faktycznie w kilogramach. To tutaj dużo, dużo mużdżenia, dużo kilogramów do noszenia, a na tablecie wszystko będzie leciutkie. Czyli widzicie, euro można w różnych jednostkach liczyć. Można w godzinach, można w kilogramach, w megabajtach. I w walucie. I w walucie. I w kantorze zamienić. Przerwę te suchary. 1 kwietnia Lucrum Games ogłosiło nową grę, którą wydadzą w tym roku. 1 kwietnia na Gratislavii. Cóż to za premiera? Dowiecie się z facebookowego profilu Lucrumów. Podobno Ego, Vegan, Mafia już szykuje się na nich z pozwem. Zobaczcie sami, co za niespodziankę 1 kwietnia przygotowało dla was Lucrum Games. I nie wkręcali? Zobaczcie sami na Facebooku, co Lucrum Games przygotowało. Skontaktował się z nami Kudłaty od spraw Facebooka, to ten z naszej księgarni. Ze skargą. Ostatnio nie dopuszczałem go do komputerów i Facebooków. Nie chcę jego twarzy pokazywać, bo się podobno nie goli. Zatem poprosiłbyśmy przekazali wam kilka newsów. Po pierwsze, do sprzedaży trafiły dwie gry naszej księgarni. Dwie nowe gry. Wielka Ucieczka i Twardy Orzech do Zgryzienia. Mówiliśmy przy okazji jednych z poprzednich newsów więcej o tych tytułach, więc zachęcamy do odsłuchania albo na naszą stronę, tam też o nich pisaliśmy. W maju okaże się polska edycja gry 35 Rainbow, która nosić będzie po polsku tytuł Mrówki. Dzięki niej podniesiecie skill spostrzegawczości i szybkiego liczenia. A trzeci news. Wystartował konkurs. Wymyślcie nową grę, nową kartę Mega Mocy. Jeżeli będzie faktycznie mega, może znajdzie się w pudełkach z grami z naszej księgarni. Karty Mega Mocy to takie karty, które wprowadzają negatywną interakcję do każdej z gry. To znaczy dla niektórych to będzie pozytywna, dla niektórych negatywna. Bo na przykład dzięki niej będzie zmusicie kogoś do posprzątania gry po rozgrywce albo rozłożenia jej. Tak. Albo tego, co wymyślicie specjalnie wrednego lub miłego, jeżeli jesteście familijnym graczem. Wszystko zależy od was. Nasza księgarnia czeka na zgłoszenia. A na koniec jeszcze newsów z naszej księgarni dodam. Kudłaty, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą. Games Factory Publishing wystartowało z nową kampanią. Słucham? Games Factory, przepraszam, a, tak? Ale fupa. Fupa, fuaje i te inne. No, faktycznie Games Factory. Ktoś słuchał newsów z zeszłego tygodnia. Cieszę się. Przypominamy, że przeszli rebranding, także teraz już nie Games Factory Publishing, tylko po prostu Games Factory wystartowało z nową kampanią i ledwo wystartowali, już zebrali wymaganą kwotę na wydanie dodatków do Najeźdźców z Północy. Co zawierają pola chwały i hala bohaterów? Zerknijcie na Wspieram To, tym bardziej, że jak zwykle na Wspieram To ceny najkorzystniejsze, jakie można osiągnąć. Potem to chyba tylko na rynku wtórnym będzie można taniej dostać. Jeżeli chcecie nówkę nieśmiganą, warto zajrzeć. A tam naprawdę już sporo celów odblokowanych, więc dzięki wam może być jeszcze ich więcej. A znowu rozbudziłeś mój apetyt i weekendowe granie w Najeźdźców też znowu rozbudziło. Grałam już któryś raz i znowu się upewniłam, że to jest zaskakująco fajna gra i ciągle się zgadzam z moją oceną z recenzji, to już coś. No właśnie, zapraszamy na Przystanek Planszówka, tam recenzja, która wyjaśni, dlaczego to jest dobra gra. Chociaż ja myślę, że ta gra też mogłaby trafić kiedyś na audycję. Całkiem to jest prawdopodobne jeszcze w tym sezonie. Tym bardziej, że to nie jest jedyna gra o wikingach, która ostatnio się ukazała bądź ukaże, więc jest ku temu, są ku temu przesłanki. Okazjon, tak. Również na Wspieram To wystartowała inna kampania, w którą zaangażowała się sławna persona, jest nią sędzia Anna Maria Wesłowska i to nie z powodu jakiegoś przekrętu, przestępstwa lub innej tego typu złej rzeczy. Wszystko dzięki z powodu fundacji Courtwatch Polska, która zbiera pieniądze na wydanie edukacyjnej gry planszowej Prawopolis. Jak sama nazwa wskazuje, związana jest ona z edukacją prawną. A Prawopolis to quiz połączony z zarządzaniem zasobami, w tym wypadku wiedzą, które pozwolą na rozwiązanie pojawiających się spraw. Graliśmy, trzymamy kciuki za ten projekt gier edukacyjnych z dobrym pomysłem nigdy za wiele. Przyda się pomoc dla nauczycieli, szczególnie w tym niełatwym do nauki obszarze. Jeżeli planujecie weekend, mamy dla was kilka ogłoszeń. Po pierwsze, w weekend gramy, czyli trójmiejski festiwal gier planszowych organizowany przez rebel.pl. A nagramy kilkanaście turniejów, w tym eliminacje do Mistrzostw Polski w domek, stoiska Rebela, Trefla i Lacerty, żółte koszulki tłumaczące zasady, wielka wypożyczalnia i Games Room i masa innych atrakcji, szczegóły na stronie www.festiwalu. Także zapraszamy do Gdyni 8 i 9 kwietnia. No i mamy tutaj mały dylemat, bo zapraszamy także do Bydgoszczy w tym samym czasie, a dokładnie w nocy z 8 na 9 kwietnia, ponieważ w Bydgoszczy odbędzie się Noc Planszówek organizowana przez Centrum Gier Pegas. O Nocy Planszówek mówiliśmy nieraz na naszej audycji
I tak naprawdę, gdyby nie nas planszówek, nie byłoby tej audycji. Taka oj tak, sentymentalnie tak, romantycznie się zaraz robi. To się robi. Półtora roku temu była taka nocka, która sprawiła, że dzięki temu teraz nas słuchacie. Ale tę nockę wyróżniać będzie coś wyjątkowego, czyli turniej w megagrę logiczną, jedną z najlepszych gier logicznych, w jakie do tej pory grałem. Grę, której przez jakiś czas nie można było dostać w sklepach, a szkoda. Natomiast w tym tygodniu powróciła, jest to gra Rój, czyli takie szachy bez planszy i z owadami. Na wiosnę w sam raz. Pewnie nie jednego komara niedługo będziecie zabijali. Natomiast w roju jest masa dobrej zabawy i masa takiego pozytywnego mużdżenia. I jeszcze jedna impreza będzie 8-9, czyli planszówki nad morzem, też na północy. Nie. Domyślam się. No, jedziemy w górę mapy. Może jest na północy, jak śpiewała Lux Torpeda. Także kolejny event organizowany m.in. przez ekipę, która produkuje takie fajne stoły do gier, które pozwolą wam schować planszówki, jak chcecie zjeść obiad i potem odsłonić wszystko i wszystko ładnie jest ustawione. A na dole jest coś a la Fields. Także zapraszamy nad morze, zapraszamy do Gdyni, która też jest poniekąd nad morzem. I zapraszamy do Bydgoszczy i pewnie w kilka innych miejsc, bo jeszcze nie jedno miejsce w Polsce przyjmie planszomaniaków, od małych domówek po większe konwenty, także rozejrzyjcie się po swojej okolicy, zobaczcie, gdzie warto pograć, bo jednego jesteśmy pewni, że warto w weekend pograć. Na pewno warto. My byliśmy na wiosennej edycji i na jesiennej zresztą też, ale teraz będzie wiosenna. Byliśmy w maju zeszłego roku jako przedstawiciele radia i mamy cały czas bardzo miłe wspomnienia stamtąd. Jest bardziej kameralnie niż jesienią oczywiście, ale wszyscy są bardzo mili. Piąta godzina, wolontariusze dalej tłumaczą gry bez żadnego znudzenia i tak dalej. Naprawdę warto się tam wybrać. Będziecie na jakimkolwiek konwencie i będzie wam ktoś tłumaczył przez tą piątą godzinę grę, jakąkolwiek, pamiętajcie, żeby powiedzieć mu dziękuję. Bo to jest też taka forma masochizmu. Wyobraźcie sobie, że stoicie 5-7 godzin i non-stop tłumaczycie gry i ani razu sami nie gracie. To jest naprawdę poświęcenie dla naszego hobby. A teraz, drodzy słuchacze, poświęcicie się i w naszym nowym dziale newsach będziemy opowiadać o tym, jakie mieliśmy zwycięstwa i porażki w grach. I ja sobie pozwolę powiedzieć, że wczoraj wygrałam w Takenoko 51-21. To była bambusowa dewastacja. Wiedziałam, że w czym jak w czym, ale w bambusach i w pożerającej wszystko pandzie jestem najlepsza. Ktoś chciałby się jeszcze czymś pochwalić w naszym nowym etapie w newsach? Tak, ja przegrałem. Ja się przyznaję, nie grałem. Nie grałeś. My nadrobiliśmy za ciebie, bo jeszcze w sobotę graliśmy w Time Stories i w Najstów z Północy i w Escape Room. Ten taki trochę planszowy, trochę mobilny. Ten, który Rebel wyda niedługo. Tak jest. Naprawdę to było dużo emocji. No i po takiej rozgrywce wygrałam w Takenoko. A, jeszcze jeden news. Zapomniałem. Przed świętami do sklepów trafią dwie nowe gry od toruńskiego wydawnictwa Full Cup Games. Będzie to Królestwo Wikingów i Sponsio. Także jeżeli szykujecie jakiś mały prezencik albo chcecie przyszykować dla kogoś mały prezencik, które zmieścicie do koszyczka ze święconką, to te gry akurat mają taki rozmiar. No ja myślę, że tego newsa zostawiłeś na koniec, żeby zostawić ten efekt świeżości, jako że to był jeden z ważniejszych newsów. Na pewno ważniejszy od tego, że ja wygrałam w grę. Nie no, przygody z nadplanszy są równie intrygujące i ważne, także jestem za takim działem. A zaraz oddamy już audycję już w ręce tych dwóch gier, które dzisiaj będą głównymi bohaterkami, a żebyście się tak wczuli, drodzy słuchacze, w klimat, to trochę muzyki. Dobrze, nie wiem jak wy, ale ja po tej dawce muzyki jestem pobudzona już. Miała być tradycyjna japońska muzyka. I była. Daniel pisze, że Samurai najlepsza edycja, tą, którą widać na zdjęciu i że jego gra numer jeden. Wow. Monika z kolei też, że bardzo dobrze wspomina tą grę. No dobra, to super. To Samuraja zostawimy na drugie miejsce i zaczniemy od Call to Glory. Call to Glory to jest taka gra, którą Łukasz przyniósł. Ja myślałem, że tam są nici na początku. Zaprezentujmy. Bo jest w puszce metalowej. Nie ma tam ciasteczek. No właśnie nie ma, mogłoby jedno być. Albo chińskie ciasteczko takie, wiesz, z wróżbą. Call to Glory, wydawnictwa White Goblin Games, projektantem jest Michael Schacht. Liczba graczy, którą potrzeba, żeby zagrać ten fajny tytuł, to jest 2-4 osób, wiek od co najmniej 8 lat. Czas gry to trzeba jakieś 30 minut przeznaczyć. Co znajdziemy w tym cudownym, metalowym, wytłaczanym pudełeczku? 110 kart z postaciami oraz 12 kart zadań. I jeszcze dostaniemy tam, akurat w tym nie ma wersji polskiej, instrukcję w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.
i 4 figurki ninja. Jeśli doszukać by tam się drugiego, no, na jakieś fabuły, to jest to karcianka opowiadająca o intrygach na dworze cesarza Japonii. Jak tak się wczujemy w klimat. No, co? Klimat. Jak w ogóle rozpocząć tę grę? W wariancie podstawowym wykorzystujemy tylko karty postaci i rozgrywka trwa przez 4 rundy. Karty tasujemy i rozdajemy każdemu z graczy po 3 karty na rękę. Pozostałe karty rozdzielamy porówno, tak po prostu by dwa utworzone stosy były jak najbardziej równe. W ten sposób utworzone zakryte stosy kładziemy na stole, pozostawiając dwa puste miejsca na stosy kart odrzuconych. No i możemy zacząć rozgrywkę, wyjąć miecze. Tak, jak wygląda nasza tura, gra jako gracza? Nie, że tam wiemy pojedynek na miecze prowadzić. Więc wybieramy najmłodszego z graczy, który rozpoczął rozgrywkę i podążamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I każdy z graczy będzie miał dwie akcje do wyboru. A co jak są bliźniaki? Bliźniaki... Zawsze ktoś jest ten o sekundę wcześniej. Mamy dwie akcje do wyboru. Możemy tak, dobrać dwie karty. Każdą kartę możemy dobrać, musimy dobrać z innego, z dwóch lub z trzech, czterech stosów, bo mogą się pojawić, na przykład będziemy mieli tylko dwa stosy do dobierania zakryte, a z czasem pojawią się dość szybko 3-4 stosy, które będą odkryte. Jako stosy kart odrzuconych. Mamy do wyboru albo zagrać minimum dwie karty danego typu postaci na stół przed siebie, albo mamy do wyboru odrzucenie jednej karty z ręki na wybrany stos kart odrzuconych. Jeśli istnieje tylko jeden stos kart odrzuconych, no gracz musi odrzucić kartę na pusty stos, tym samym go tworząc. No i oba stosy kart odrzuconych są odkryte. Zawsze. Aby zagrać karty postaci przed siebie, trzeba spełniać pewne warunki, nie możemy sobie od tak, więc musi to być co najmniej minimalna ilość kart postaci wynosząca dwie sztuki, w przypadku gry dla 3 i 4 osób, aby włożyć postacie z numerami 12, 14 i 16, należy włożyć minimum 3 karty na stół. Takie małe utrudnienie. Jeśli dana postać jest już na stole, bo została wyłożona przez innego z graczy, należy wyłożyć ilość kart większą niż przeciwnik, tym samym zmuszając go do odrzucenia swojego setu kart na jeden ze stosów kart odrzuconych. No jeśli istnieje tylko jeden stos, no to musi zostać rozpoczęty nowy stos kart odrzuconych. No i po wykonaniu akcji kolejka przechodzi do kolejnego gracza. A kiedy kończy się runda? No runda kończy się w przypadku, gdy zostanie spełniony jeden z trzech warunków. Na przykład na stole pojawią się wszystkie postacie, wyłożone stosy przed graczami. Jeden z dwóch stosów zakrytych do dobierania się wyczerpie. Lub też gracz wyłoży odpowiednią ilość różnych postaci na stół. W przypadku rozgrywki dla dwóch graczy jest to 6 różnych postaci, dla 3 graczy to będzie 5 postaci, a dla 4 różne postacie. No, następnie policza się punkty, sumując wartość stosów włożonych przez każdego z graczy. Na przykład gracz posiada 2 stosy kart i pierwszy składa się z 3 kart o wartości 7, drugi składa się z 4 kart o wartości 12. Gracz zatem otrzyma łącznie 7 plus 12, czyli 21 punktów. No i kolejną rundę rozpoczyna zawodnik z najmniejszą liczbą uzyskanych punktów. I oczywiście Call to Glory to nie tylko taka prosta układanka, bo jeszcze mamy dwa warianty do wyboru. Pierwszym z nich jest Imperial Tasks. Gra toczy się na normalnych zasadach z wyjątkiem, że rozgrywa się tylko 3 rundy. Wykorzystujemy te 12 kart zadań, które rozdzielamy na 3 kolory i tasujemy. Następnie każdemu z graczy rozdajemy po jednej z każdego koloru. Nieużywane karty odrzucamy do pudełka. Otrzymane karty pozostają tajemnicą uczestników gry. No i po skończonej rundzie, zaraz przed punktowaniem, każdy z graczy musi ujawnić jedną z 3 otrzymanych kart. Ujawnione karty punktują dla wszystkich uczestników jednocześnie, działając coś jak mnożnik. Na przykład gracz ujawnia żółtą kartę z numerem postaci 7 i oznaczeniem plus 5. Oznacza to, że gracz mający stos złożony z postaci o numerze 7 otrzymuje po 5 punktów za każdą kartę postaci w stosie. Po rozliczeniu kart zadaje następuje po prostu normalne punktowanie, policzenie punktów, no i rozpoczynamy kolejną rundę. Jeszcze mamy drugi dostępny wariant, The Power of the Ninja. Jest dość szybki, polega on na wykorzystaniu 4 figury wojowników ninja, które znajdziemy w pudełku. Ustawiamy je koło stosów do dobierania. Gracz, który zagrał przed siebie stos złożony z kart postaci o numerze 14, czyli z wizerunkiem wojownika ninja, otrzymuje taką figurkę. I może ją zagrać w dowolnym momencie swojej tury, oprócz tej, w której ją zdobył. Użycie figurki powoduje, że przeciwnik wskazany przez gracza musi odrzucić na stos kart odrzuconych jedną z kart tworzących stos ułożony przed nim. No i po tej czynności figurka wojownika wraca do puli ogólnej.
Ten waren powoduje, że możemy celowo obniżyć ilość kart w stosie przeciwnika, aby łatwiej było nam wyłożyć własny stos. I tak jesteśmy wtedy najbardziej przebiegłym ninją na tym rejonie. Natomiast samuraj mimo wszystko będzie się trochę różnił od Cold Glory, nawet bardzo. Począwszy od pudełka, które nie jest metalowe, po samą rozgrywkę. Jeżeli chodzi o samuraja, fabuła z tej gry, tutaj uwaga, słuchajcie także ci, którzy znacie tą grę, przenosi nas w czasy feudalnej Japonii, gdzie wcielamy się w rolę głowy rodu i kierujemy podległymi nam samurajami, tak aby zdobyć jak najwięcej ziem, wiosek i miast. Oczywiście musimy przy tym pamiętać, że przeciwnicy posiadają równie silne armie samurajów i będą się starali uprzedzić nas w tych staraniach. I pierwsze, co się rzuca w samuraju tak w oczy, to plansza, ponieważ plansza w zależności od tego, ile osób będziemy grali, będzie składała się z różnej liczby modułów. Te moduły mają na sobie narysowane różne wyspy archipelagu Japonii. W momencie, kiedy gramy w dwie osoby, jest to jedna wyspa, w trzy osoby łącznie są trzy, w cztery osoby mamy już cztery wyspy. I te wyspy są podzielone na heksy. To jest dość kluczowe. Ta liczba heksów będzie równa liczbie żetonów, które posiadają wszyscy gracze. I każdy gracz dostaje swoją armię. To jest 20 heksów dla każdego gracza. Tak jak wspomniałem, każda armia ma jednakową siłę. I walczyć będziemy o figurki. W grze występuje 39 figurek w trzech rodzajach, po 13 z każdego rodzaju. I to są figurki hełmów, buddy i pól ryżowych. One są rozkładane w określonych miejscach na mapie. Te miejsca to są wioski, miasta. Jest jedno szczególne miasto, stolica, czyli Edo, w którym będziemy mieli po jednej figurce każdego rodzaju. W miastach będą po dwie figurki zawsze różnych rodzajów, a w wioskach zawsze będzie umieszczona jedna figurka. Na początku gry każdy za swój parawanik, taki klimatyczny, mamy papierowy parawanik. Każdy dobiera 5 żetonów swojej armii i może rozpocząć rozgrywkę. Rozgrywka jest bardzo prosta, dokładamy w czasie swojej tury. Dokładamy jeden żeton zwykły, chyba że mamy żetony specjalne, wtedy możemy ich większą liczbę wyłożyć. Jeżeli uda nam się zamknąć jakiś teren, rozliczamy przewagi na danym terenie, czyli w wiosce albo mieście, i zdobywamy figurki. Jeżeli nie udało nam się zamknąć terenu, która przechodzi do kolejnego gracza. No i kluczowe są tutaj te żetony, czyli nasze armie. Na żetonach będziemy mieli zarówno samurajów, którzy będą pozwalali walczyć o każdy typ terenu, czy też konkretniej każdą figurkę, oraz żetony, które będą miały na sobie konkretny symbol, na przykład buddy, pola ryżowego bądź hełmu. Wtedy one oddziaływują tylko na ten typ żetonu i tylko w mieście, do którego przylegają. W mieście lub wiosce. Gramy dopóki na planszy nie zniknie przynajmniej jeden rodzaj żetonów i wtedy następuje podliczanie. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz do wytłumaczenia w samuraju. Pierwsze, co musimy sprawdzić, to czy ktoś ma przewagi w dwóch lub więcej figurach. Jeżeli tak, to automatycznie wygrał, mamy najprostszą sytuację. Jeżeli zdarzy się sytuacja, gdzie żaden z graczy nie zdobył przewagi w dwóch lub więcej figurach, wtedy musimy zobaczyć, kto ma przewagę w jakiejkolwiek figurze i tylko ci gracze dalej mają szansę walczyć o zwycięstwo. Kiedy już wiemy, kto ma przewagę, ci gracze muszą odsunąć swoje żetony, z których mają przewagę, i podliczają żetony, z których nie mają przewagi. Ten, kto ma najwięcej tych żetonów, wygrywa. Ale może się zdarzyć tak, że jest remis. Jeżeli jest remis, wtedy znowu bierzemy wszystkie żetony, które zdobyliśmy, i liczymy te, które... To znaczy sprawdzamy, ile gracz zdobył wszystkich żetonów. Ten, kto ma najwięcej, wygrywa. Brzmi to zawile, ale jest to naprawdę bardzo specyficzny sposób punktowania i coś, co myślę, daje smaczku tej grze. Czy wszystkim to się spodobało, to zaraz pewnie się tutaj koleżeństwo na planszy wypowie. Natomiast to jest chyba też specyficzne dla tego autora, że on nie ma tak, że po prostu najwięcej punktów zwycięstwa. Zawsze pan Rainer Knizia musi coś wykombinować. A na zakończenie tego omawiania zasad, żeby jeszcze was mocniej w klimat wprowadzić, bo tak się staram, tymi polami ryżowymi, hełmami, buddami, mała sentencja ze sztuki wojny Sun Tzu. Dobry wojownik staje tam, gdzie nie będzie można go pokonać i nie przeoczy żadnej słabości przeciwnika. I myślę, że to jest świetne wprowadzenie w samuraja. Mamy nadzieję, że doceniacie gust muzyczny naszego kolegi Łukasza Juszczaka. Dobre! Przypomina mi ametrię.
Tak, chcieliśmy właśnie klimatycznie, żeby się zrobiło i otóż tutaj było, uwaga, uwaga, baby metal karate. Mógł jeszcze być franek kimono, ale tym razem poszliśmy w inne klimaty. Mam nadzieję, że wasze usta są, usta, przepraszam, że wasze uszy są całe i nie słuchacie nas na słuchawkach. Na szczęście ci, którzy będą podcast odsłuchiwali, już nie będą muzyką raczej nie tak. Ale trzeba przyznać, że Japonia ma, Chiny, Japonia mają bardzo specyficzne klimaty, jeżeli chodzi o muzykę i tym podobne. Dobra, zaczęliśmy już o punktacji w samuraju, ale nie wiem, czy to jest kluczowa rzecz, o której tak. Powinniśmy mówić na początku. Klimat w grze żadnej nie istnieje tutaj. Jak nie? No. Samuraj jest bardzo klimatyczny. Masz mapę Japonii. Jeszcze nie powiedziałem, ona nie jest takie tam kwadraty, które się wykłada, czy prostokąty. Ma nieregularne kształty, mm-hmm. takie się układa jak takie puzzle. Do tego te wszystkie symbole z symbolem Ronina na przykład. I wiemy, że tam jest taki symbolik, te takie mazy w alfabecie chińskim czy japońskim, które oznaczają samuraja. I nietypowe pudełko pokazujące nietypową kulturę tego kraju. Trochę jak Concordii, trochę mniejsze. I co jeszcze? I w ogóle bakelitowe te figurki. No, klimat po prostu ucieka. Ucieka. To przejęzyczenie było jak najbardziej na miejscu. Było typowo freudowskie. Bardzo dobrze 3. Obroniłeś klimat na 3. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, że w Call to Glory jest klimat, to chyba tutaj to będzie ostatnie słowo, no, które powiem. No to na każdym kroku jest. Gdzie? No chociażby rozpoczynając od wizerunku tego wytłoczonego samuraja na froncie. Wykonanie to nie jest wszystko, umówmy się, jeżeli chodzi o klimat. My rozmawiamy o klimacie, czajcie, że... A my staramy się bronić. No nie, no dobrze, że bronicie, przynajmniej coś się dzieje, no ale to uschnąć można. No, może mieczy tam nie ma, ale... Postacie są związane z kulturą Japonii. Wiedziałaś, Geisha że się tyle przewija. Warstw społecznych było w feudalnej Japonii? Właśnie. Nie wiedziałam, ale nie musicie mi teraz niewiedzy mojej wytykać, tylko powiedzieć, zgodzić się ze mną, że to jest układanka to Call to Glory i jeżeli by to było w puszce, gdzie nie wiem, ciasteczka by były faktycznie do układania, to by miało więcej klimatu niż tutaj ta Japonia. Oj tam. Cały czas uważam, że to Call to Glory też jest klimatyczne. Te grafiki, w ogóle tutaj ciekawostka, grafiki wykonywał do tej gry ten sam autor, który, to znaczy ten sam grafik, który między innymi część karty z Magica ilustrował, Legend Pięciu Kręgów, także ta kreska, która tam jest, mhm. też jest bardzo, bardzo fajna. Chociaż przyznaję, że klimatu tam niewiele. Tym bardziej, że Call to Glory, które ukazało się w 2012 roku, jest, trudne słowo, reimplementacją gry Drive, która się ukazała w 2003 roku, czyli już mamy klimat samochodów. I jeszcze ta gra się ukazała w wersji Crazy Chicken. Także to pokazuje, jak dużo klimatu jest w Call to Glory. O, Crazy Chicken, dobre było. Ale co tam były? Wszyscy mieszkańcy jednej grzędy, czy co? No, jakieś tam kurczaki, na przykład przypominające taką blondynkę, która śpiewała 100 lat pewnemu panu. Rozumiem. Taki oczywiście... bardzo mocno stuningowany Piotruś. Tak, oczywiście w kurczaczym wykonaniu ta blondynka wystąpiła. Także klimatu, mimo że starałem się długo tutaj... udawać, ale nie ma. Nie znalazłeś na tym polu ryżowym. Nie. Pan Knizia nie słynie z klimatu. Choć mam nadzieję, że kiedyś zrecenzujemy, znam jedną jego grę, przynajmniej ja trafiłem na jedną jego grę, która moim zdaniem ocieka klimatem, czyli jest taką perełką w jego kilkuset tytułowej kolekcji gier, które wydał, ale Samuraj, pomimo pięknego wykonania, nie ma klimatu, Call to Glory, tym bardziej nie ma klimatu. Zgodzicie się ze mną? Tak, no... Przegłosowany. No widzisz, właśnie, z tobą się wszyscy zgodzili, a ze mną próbowaliście dyskutować. Tą audycję z Dnia Kobiet trzeba jeszcze chyba odświeżyć raz. Wykonanie, to już mówiliśmy, chyba nam się podoba w obu przypadkach, prawda? Po pierwsze puszka z Call to Glory, po drugie petarda. Te postaci, które są tam narysowane, no i nazwisko związane z... wykonaniem tego, no to już też chwałę jakby robi. A Samuraj z kolei to są dwa wykonania, bo tutaj chyba to jest dobry moment, żeby wspomnieć mm-hmm. o tym, że to, co prezentowaliśmy na zdjęciu, to jest egzemplarz, który posiadamy jeszcze z wcześniejszego wydania, które w Polsce wydało wydawnictwo Lacerta. Minusem tego wydania właśnie jest to trochę nieforemne pudełko. Ja czym dłużej przy planszówkach siedzę, tym bardziej jestem za jakąś standaryzacją. Niedawno Fantasy Flight Games, a co za tym idzie, potem też Galacta w Polsce wydało nowe wydanie Samuraja,
nowe, z lekko odświeżoną szatą graficzną, z nowymi figurkami, które trochę bardziej przypominają na przykład pola ryżowe. Jakieś dźbła faktycznie są. Odświeżona też grafika na planszy. Natomiast zasady zostały te same i kwadratowe pudełko. W końcu ktoś po rozum do głowy poszedł. Natomiast gra, niezależnie czy weźmiecie stare wydanie, czy nowe, jest tak naprawdę dostarcza tych samych wrażeń. Właśnie wrażenia, bo jednak emocje, wydaje mi się, że powodują one. Że nie przeszkadza to, że klimatu nie ma, aby gra cieszyła się popularnością, jak widać po Samuraju na przykład. Bo faktycznie ma w sobie ta gra coś, że pała się do niej sympatią i tutaj czas na zgadzanie się ze mną albo nie zgadzanie. Tak. No, zdecydowanie tak. Znaczy, znowu będzie słychać entuzjazm w moim głosie przez pół audycji. No nie musisz udawać, no po to jest audycja, żeby móc powiedzieć, co się uważa. Samuraj to jest jedna z pierwszych gier, które trafiły do mojej kolekcji i od tamtego czasu one cały czas są i nie mam zamiaru się go pozbyć. Także to już coś świadczy, to jest jakaś rekomendacja dla was, drodzy słuchacze. I chętnie pokazujesz ją nowym osobom w planszowym świecie, czy to jednak za wysokie progi? No właśnie, czy za wysokie progi, jak wam się grało? Nam dobrze, ale my już trochę ograliśmy, nie? Przyjemnie, tylko jest jeden warunek, który trzeba poznać i naprawdę poznać go dogłębnie, czyli zasadę punktowania, żeby wiedzieć, jak faktycznie plądrować, czy polować na te żetony odnośnie tych czapek, czy tam pól ryżowych, bo to jest dość istotne i trzeba liczyć, kto ile zgarnął. Gdyż potem możemy myśleć, że mamy na więcej i wygramy i odpaść na samym starcie. Coś w tym jest faktycznie, że jeżeli przyjdzie wam tłumaczyć, no to musicie się zmagać z tym, że no, chyba najlepiej pokazywać, po prostu wziąć, stworzyć jakąś hipotetyczną sytuację, bawiąc się tymi figurkami, rozdzielając przewagi od nieprzewag, licząc, pokazując. Przy pierwszej rozgrywce to chyba jest mało intuicyjne, mimo wszystko. Natomiast przy kolejnych jest tym, co właśnie dodaje takiego smaczku. Tak jak Mateusz zauważyłeś, trzeba liczyć, co kto bierze. I szczególnie jak się gra w dwie osoby, to się liczy, bo wtedy wiemy, że jest 7 figurek. Jeżeli ja mam 4, dwie zostały na planszy, to przeciwnik ma ile? A i teraz czy mnie słuchali? 4 odjąć 2 to 2. Zostały. A, 7. No właśnie, matematyka. Nie ta kolejność. Jednak, no, pan Kinicja nie byłby dumny teraz ze mnie. No, by nam dał repetycję z matematyki. Wiem, tam było 7. Dobra, no. To właśnie jest takim, nie chcę mówić szachami, bo znowu będę używał tego, co przy roju używam, ale taką fajną intelektualną rozrywką przy tym tytule. No wiemy, że szczególnie lubisz na dwie osoby, prawda? Uwielbiam, tak jak w Ingeniusa uwielbiam grać na dwie osoby, ze względu właśnie na to, że można podpatrywać, kto jakie ma kolory i specjalnie blokować mu dany kolor. Tak w Samuraju, ze względu na to, że łatwo policzyć te figurki, a zarazem jest dużo takiego podkładania sobie, znaczy nie można tutaj powiedzieć świń, bo tutaj takiej typowej negatywnej interakcji nie ma, ale jak powiedział Sun Tzu, wyłapywania każdej słabości przeciwnika. Ja również doceniam grę w Samuraja w duecie, acz w cztery osoby, tak jak mieliśmy okazję grać, też było całkiem sympatycznie. Jeżeli zaś chodzi o drugą grę, to stwierdziłam, że duet to niespecjalnie. Za mało było emocji, tylko takie wyprztykiwanie się z kart i nie było żadnej iskierki. Natomiast grając tam w trójkę czy w czwórkę, to jednak już więcej takiego pola do obserwacji, wydaje mi się. Jest po prostu większa rywalizacja, bo nie wiadomo kto kiedy co wystawi. Poza tym Call to Glory jest świetną grą na małe przestrzenie. Zajmuje bardzo, bardzo mało miejsca, więc nawet w pociągu da się to rozłożyć. Sprzątania nie ma potem dużo. No i te dwa warianty też są fajną opcją. To możesz wszystkich z przedziału w pociągu na przykład zaangażować w granie, tak? Ile tam się osób zmieści w przedziale? A nie, no 6. A to do 4 osób. No w każdym razie ja w Call to Glory doceniam bardziej granie w osób więcej niż 2. Natomiast jeśli chodzi o Samuraja, to tak jak Łukasz powiedział, duet całkiem fajnie wypada i też można sobie pograć na tabletopie. Czy tak ja jeszcze sobie tak... ekran przy ekranie pograć. Ja jeszcze właśnie nie miałem okazji, także liczę, że trochę opowiecie, jakie wrażenia. Ja tak trochę historią znowu, jako, bo ja wiecie, drodzy słuchacze, ja już mam swoje lata i każdy, kto ma swoje lata, może opowiadać, kiedy byłem młodym człowiekiem. Studiowałem wtedy jeszcze w Poznaniu i kiedy przychodziła sesja, każdy student się uczy. I jest taka platforma edukacyjna MabiWeb, która ma w sobie kilka tytułów gier planszowych, w które można grać w systemie turowym.
jeszcze kilka lat temu w Board Game Arena nie była aż tak popularna. I tam między innymi był do pewnego momentu Samuraj. I przyznaję, że niejedną sesję z Maciejem, który nie wiem, czy nas teraz słucha, czy nie. Jeżeli Maciej ją słuchasz, to pozdrawiam. Bardzo wspominam tę sesję Samuraja. Niejedną sesję studencką na socjologii, przygotowanie do egzaminu, kończyliśmy właśnie kolejną partią w Samuraja online. Także to nas wciągało. Na MabiWeb niestety już Samuraja nie ma. Ze względu na prawa autorskie został usunięty. Mhm. Natomiast faktycznie jest na Tabletopii. Z tym, że Tabletopia no, trochę inaczej działa. No trzeba znać zasady przede wszystkim. Nie będzie tak, że ktoś nam blokuje ruchy, bo system na przykład ma to wszystko zakodowane. Ja tego nie umiem tak od strony komputerowej przedstawić. Natomiast no, trzeba wiedzieć, w co gramy. Wiemy, jakie ruchy możemy wykonywać. Jest możliwość wykonania niedozwolonego ruchu, jeżeli nikt nas nie upomni. No ale my graliśmy jakoś tak sprawiedliwie i sprawnie. No powiedzmy, raczej pilnowaliśmy się nawzajem, żeby nie robić jakichś błędów, bo taka wersja online'owa daje nam środowisko z całymi elementami, czy ze wszystkimi elementami gry i takie podstawowe usprawnienia, jak na przykład rozmowy głosowe, czy też czat, czy sygnalizacje, że jest tura przeciwnika, ale to wszystko musimy sami kontrolować i nie możemy tak, że nie jest nasza tura, możemy pójść do kuchni, bo może naprawdę się dziwne rzeczy mogą się stać na planszy. No i teraz ja mogę już pamiętać, że Samuraj to była pierwsza planszówka online, w jaką zagrałam. Czyż to nie romantyczne? Przełamane lody są. Więc drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście, to jesteście fanami Samuraja, to trzeba chyba spróbować w tej wersji online. Jeszcze drodzy słuchacze, dajcie tutaj nam jakiś pomysł, jak namówić Mateusza i Agatę do grania na takich platformach jak Yukata albo Board Game Arena. Wtedy będziecie mogli się z nami łączyć i wspólne pojedynki poza anteną toczyć. Ja nie wiem, nie musisz mnie tam wielce namawiać, tylko po prostu wyśpi się za mnie i wtedy ja mogę grać cały czas. A to się gra. Wiem, że masz deficyt w przerwach. Tak, pomiędzy wszystkim. No, odbierasz pocztę, no to zanim się załaduje, no to pach, wykonasz kilka ruchów. To jakie ty masz łącze? Ja jestem starej daty człowiek. Dobra, słuchajcie, czy chętnie wracacie do tych gier? No do Samuraja to ja nie wiem, to jest takie pytanie retoryczne chyba po tym wszystkim, co już powiedzieliśmy. Samuraj dobrze, że jest. Tak jak samo jak Ingenious jest. Jak mamy ochotę na szybką, mużącą partyjkę, to te gry, które wymieniłem, na jak najbardziej się sprawdzają i warto mieć tego typu chociażby jeden egzemplarz gry na półce. Mhm. I to jest przykład gier, to są przykłady gier, które się nie starzeją. Tutaj te, o których Mateusz wspomniał, czyli Ingenious i Samuraj. Faktycznie 98 rok, no to taka planszowa prehistoria już tak naprawdę. No wiem, że są starsze tytuły typu, nie wiem, Monopoly, lata 30 XX wieku, albo sięgniemy jeszcze tam do tych gry w kości, Mancala, to jeszcze dalej. No ale z punktu widzenia współczesnego rynku to już są stare tytuły. A faktycznie one wracają. To, że Fantasy Flight Games zdecydowało się na wznowienie tego tytułu, też jest jakimś sygnałem, że faktycznie to jest kawał dobrej gry planszowej, która jest niesamowicie regrywalna. Może tego tak nie podkreśliłem, ale te żetony dobieramy, mamy te same armie, ale one dochodzą nam w sposób losowy. Więc każda rozgrywka naprawdę wygląda inaczej. Nawet jak gramy w te dwie osoby spokojnie, jeżeli lubicie takie lekko logiczne murzenie, bo z racji losowego dociągu to nie jest typowa gra logiczna, ale budowanie strategii, taktyki jest tutaj bardzo, bardzo fajnym elementem i bardzo, bardzo miło się do tego wraca. Regrywalność kosmiczna. Jedyne co, no to, że to nie ma klimatu. No to faktycznie... Nie każdy szuka klimatu, spokojnie. Jak regrywalność jest kosmiczna, tak samo ta gra mogłaby być w kosmosie albo, nie wiem, o zajmowaniu slumsów w jakiejś dzielnicy biedy. Na jedno by wyszło. Porównania kosmiczne do prawdy. Ja do Call to Glory też mimo wszystko, mimo że tutaj nagadałam, jak to mało klimatyczne jest, to gra też chętnie zawsze wrócę, bo to filerek myślę jak najbardziej, a i dla nowych osób jak najbardziej w porządku. Tym bardziej jak ktoś bardzo lubił trzaskać w karty na przykład, bo są i takie osoby. No fajna karciana przepychanka, można nazwać. Każdy próbuje sforsować swój stos, a jeden stos danej postaci może leżeć tylko na stole, więc przepychamy się, kto
kto będzie na górze. No, taki lekki wyścig też, bo czujemy tą presję, tak, mimo wszystko, szczególnie jak ktoś ma tendencję do szybkiego wykładania się, żeby go jakoś przyblokować. Ale to jest właśnie rzecz, która byłem ciekaw, czy będziecie tak odbierali. No, ja mam trochę dłużej, że tak powiem, kontakt z Call to Glory. Nie ukrywam, że też trochę online grałem. Ona jest akurat dostępna na właśnie platformie yukata.de i tam, szczególnie grając w dwie osoby, można zauważyć, że czasami się wygrywa na zasadzie szybkiego wykładania po dwie figury, bo jest duża szansa, że nikt nie zdobędzie, to znaczy, że przeciwnik nie zdobędzie setu, który pozwoli zbić daną figurę. Także to jest faktycznie minus. W 3-4 osoby już się tego tak nie czuję. Wtedy interakcja jest większa nas przy stole i więcej takich wrednych zagrywek, że a to ja uzbierałem, to ci ciach, usunę ten stos. Z tym trzeba uważać. Dlatego w podstawowej wersji masz 4 rundy. Jak wyczaisz, że ktoś gra w pierwszej rundzie w ten sposób, że próbuje jak najszybciej wykładać po dwie sztuki, to możesz obrać tą samą strategię lub inaczej się zacząć bronić jakimś swoim własnym patentem. Znaczy, no i czasem ta strategia też jest o tyle ryzykowna, że faktycznie ja wykładam, ktoś wykłada po dwie, nagle zanim on zdąży wygrać, ja złapię dwa stosy z większą liczbą punktów i kart, bo tam mamy rozpiętość od bodajże 6 do 20, tak, punktów. Tak. No to pozwala gdzieś tam nadrobić tą stratę, którą na początku mieliśmy. Czyli gdzieś tam chcemy trochę szpilki wbijać w Call to Glory, ale chyba jak ktoś tak się totalnie uprze, żeby komuś uprzykrzać życie, no to trudno to zrobić przy losowym dociąganiu kart. Gra ma jeden wielki minus. Jest ciężko dostępna na polskim rynku teraz, jak patrzyłem, żeby Call to Glory zdobyć, to chyba tylko naprawdę szperanie po rynku wtórnym. Chyba, że za granicą, to oczywiście da się to zgromadzić. Mimo, że tam mamy 5 bodajże instrukcji w różnych językach, nie ma wydania polskiego, więc ona gdzieś tak po polsku, to znaczy na polskim rynku trochę po macoszemu została potraktowana, czyli faktycznie ciężko dostać i podejrzewam, że mimo wszystko, gdyby nie to pudełko metalowe, to ona by gdzieś zginęła w natłoku innych karcianek. Przyznaję, że mnie też przyciągnęło pudełko plus grafiki, ładne grafiki japońskie, a przy okazji całkiem sprawna mechanika, chociaż przyznaję, że super wybitna ona nie jest. Czyli gra ci się spodobała, nie wymieniłeś kart na ciasteczka do tej puszki, więc bardzo spoko. Dobrze, to tak w ramach puenty. Komu możemy polecić zarówno Samuraja, jak i Call to Glory i komu nie? Samuraja poleciłbym właśnie osobom, co już powiedzmy miały styczność z Ingeniusem, czyli z geniuszem polskim takim. Mała, wielka strategia, ale dość szybka do rozłożenia. Fajna pozycja na półce, czyli każdemu, który lubi trochę pogłówkować przy planszówkach. A z kolei Call to Glory, jeśli podróżujemy, lubimy gry w puszkach, bo niektórzy mogą mieć takie małe jeszcze podhobby planszowe, czyli kolekcjonowanie wszystkich gier, które zostały wydane w puszkach, to no, ten samuraj też musi tam znaleźć. Też bardzo fajny filerek do rozłożenia przed czymś większym. Taki pasjans. Samuraja trochę. Trzeba też wszystkim fanom tego autora polecić, no bo przecież jak ktoś lubi Knicję, no to podejrzewam. No to faktycznie jeden ze sztandarowych takich jego tytułów. Do tego jeszcze można było dorzucić, nie wiem, Tygrys i Eufrat, ale to już takie cięższe, dużo cięższe euro. Władcy Pierścieni, Konfrontacje, ale to z kolei nietypowe jak na doktora Knicję. Także faktycznie jeden z ważniejszych jego tytułów moim zdaniem. I cały czas się pomimo tylu lat na rynku bardzo fajnie w rankingach utrzymuje. Na BGG to jest bodajże około 150 miejsca. Także myślę, że całkiem wysoko. Może jakby klimatu było więcej, to jeszcze by się wybił. Ale tak jak już powiedzieliśmy, chyba od tego autora nie oczekujemy. No nie oczekujemy, ale pomimo, że ta gra nie ma klimatu, to ma ładne wykonanie. I to też jest rzecz taka fajna, że nie mamy tutaj znowu kwadratowej planszy, tylko rozkładamy te wyspy. To zawsze wzbudza ciekawość innych graczy. Te figurki bakelitowe, czy też plastikowe, jak w przypadku wydania Fantasy Flight Games i Galakty. No jakoś to tak ładnie. Te figurki z tej wersji, którą ty masz, to trochę jak czekoladki wyglądają. Trochę tak. I gdybym nie przeczytał, że tam są pola ryżowe, to bym w życiu nie zgadł. A ta plansza modułowa jest bardzo fajna, bo się odzwierciedla w realnym świecie, czyli doczepiamy wyspę lub nie. No, także lekcja geografii. Więc ta plansza faktycznie jest dobrze zrobiona. Knicja uczy i bawi. Jakie my wspaniałe gry zawsze bierzemy na audycję prawie. Prawie? Kiedyś był Pędzący Jerzy na przykład. No tak. Czasami też trzeba przestrzec słuchaczy przed
słabszym wyborem. A to też doktor Knizia. No, dlatego nawiązałam. A przed przyszłą audycją musimy naszych słuchaczy jakoś ostrzegać? Chyba nie, co? No, chyba będziesz taki dosyć pozytywnie nastawiony, czy mnie się zdaje. No, ale jak ta jest? Chociaż to może w złą stronę pokierować słuchaczy, ale jestem ciekaw, czy ktoś zgadnie, jaki tytuł może z kośćmi mi się kojarzyć. A drugi będzie bardziej wakacyjny. Tutaj będziecie mieli takie, jak to się nazywa? Drodzy słuchacze, przepraszam, ja próbuję pokazać na szyi takie wieńce, jak wiszą, takie palmowe, takie panie noszą staniki kwiaty. I sukieniusie lekkie. A to już za długie nawiązanie i za daleko idące na pewno. Nie, no są tam właśnie te panie, które gdzieś tam... Drinki z kokosa. O, na przykład rozmarzyli się. Wakacje. Znowu będziemy z takich krajów ciekawych. Ale wbrew pozorom tam jest dużo pracy. W tych dwóch grach. No, się nalatasz, zanim tych surowców tam nazbierasz, to potem ciężko. Zapraszamy już za tydzień, będzie to audycja numer 43, także nieuchronnie się starzejemy i zbliżamy do wakacji, ale oczywiście jeszcze 2-3 miesiące tutaj będziemy regularnie co środę nadawać, także bądźcie z nami, pewnie trochę newsów nowych też przybędzie do tego czasu. No i my powiemy wam, jak było na nocy planszówek. Może znowu w coś każdy wygra na przykład... Albo coś wygra. Jak będziecie też na nocy planszówek, to przyjdźcie się przywitać i grać z nami. I ktokolwiek wie, właśnie sprawdziłem, kiedy ostatni raz widziano w Kudłatego od spraw Facebooka naszej księgarni 8 marca. Od Dnia Kobiet jest niewidoczny. Jeżeli macie jakiekolwiek wieści o nim, koniecznie dajcie nam znać. Może w sobotę się ujawni, akurat będzie miesiąc minie. Słyszymy się za tydzień. Dzisiaj mówili dla was Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak, Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.